Problemy finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbijają się nie tylko na zarobkach pracowników, ale i na kondycji podmiotów z nią współpracujących. I tak Jastrzębski Klub Hokejowy, którego głównym sponsorem jest właśnie OTSW, od przyszłego sezonu będzie musiał radzić sobie ze znacznie mniejszym budżetem. A to oznacza poważne zmiany w klubie. Wicemistrzostwo Polski wywalczone w tym sezonie to być może ostatni wielki sukces jastrzębskiej drużyny w obecnym składzie. Mniejsze wsparcie finansowe głównego sponsora, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wymusiło wprowadzenie w klubie programu oszczędnościowego. I na razie nie wiadomo, jacy zawodnicy powalczą w jastrzębskich barwach w przyszłym sezonie. Chcemy stworzyć jakieś podwaliny tej drużyny. Jest trener, który zostaje na przyszły rok. Będzie dobry bramkarz młodego pokolenia. Będzie kilku doświadczonych zawodników, czy w obronie, czy w ataku, a reszta zostanie dokoptowana z uwzględnieniem i z preferencją dla zawodników, którzy wywodzą się z Jastrzębia. Póki co w drużynie pozostają oprócz trenera Kalabera również Dawid Zabolotny oraz Kamil Górny. Kto jeszcze zostanie w klubie? Na razie trwają negocjacje, a część zawodników jest na przygotowaniach do rozpoczynających się w piątek Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Wiadomo bowiem, że mniejszy budżet klubu to mniejsze zarobki zawodników. Drużyna odczuła to już w tym sezonie. Chciałem przede wszystkim podziękować zawodnikom, którzy w styczniu dowiedzieli się, że są na pierwszym miejscu, to wiadomo, i że muszą grać za 20, najpierw propozycja była 40% mniej, później żeśmy ustalili 20% mniej, a mimo to zawodnicy walczyli do końca. Cięcia nie będą dotyczyć drużyn młodzieżowych, które już odnoszą znaczne sukcesy na krajowej arenie. Juniorzy młodsi, srebrny medal wicemistrz Polski, młodziki mistrz Polski. Zostały nam żaki, które jadą jutro do Torunia i mam nadzieję też przywiozą jakiś medal. Także byłem się w Nowym Targu i przed meczem powiedziałem chłopcom, że tego srebra to już mam dość. Chciałbym jakiś inny kolor i załatwili to. Także myślę, że ta młodzież nam w przyszłości naprawdę przyniesie dużo radości. Jak zapewnia zarząd klubu, w przyszłym sezonie klub na pewno wystartuje w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi, z tym, że może walczyć o inne cele niż w poprzednich latach.